Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym dniu olimpiady. Tym razem byliśmy świadkami zaciętej rywalizacji w super kombinacji. To taka konkurencja w narciarstwie alpejskim, która składa się z jednego zjazdu oraz z konkurencji technicznej. W tym przypadku był to jeden przejazd slalomu, czyli taka łączona konkurencja zwana pięknie super kombinacją. No doszło do bardzo zaciętej walki. Tutaj głównymi faworytkami była Giulia, oczywiście Mancuso, która już od samego przyjazdu właściwie do Sochi opowiadała, że będzie walczyła właśnie w super kombinacji o najwyższe podium. Jest to bardzo taka nieprzewidywalna zawodniczka, szalona i bardzo fajnie wpisuje się w ten krajobraz drużyny amerykańskiej. Druga konkurentka i mistrzyni olimpijska z Vancouver, czyli Maria Heffel-Risch, również nie zasypywała gruszek w popiele i również już głosiła to, że będzie tutaj walczyć o najwyższe trofeum. No i faktycznie tak też się stało. Po zjeździe klasyfikacja wyglądała następująco. Na pierwszym miejscu Giulia Mancuso, na drugim Lara Good. Tutaj akurat nie było zaskoczenia. Tina Maze, o dziwo, na trzecie miejsce po zjeździe się wspięła i tutaj bardzo fajne, już miałem nadzieję w związku z tą panią, ponieważ ona mogła nawet sięgnąć po złoto w zjeździe slalomowym. No ale o tym za chwilę. Maria Heffel-Risch, dopiero piąte miejsce, przepraszam, po zjeździe, czyli takie już lekkie rozczarowanie i właściwie już myślałem, że tutaj jest po tak zwanych zawodach. Tym bardziej, że nawet szybsza od niej była Anja Fenninger, Austriaczka, która no, wydawałoby się, że tutaj może nawet powalczyć odrobinę z Marią Heffel-Risch podczas zjazdu. Chociaż oczywiście Anna Fenninger, ona specjalizuje się właściwie tylko i wyłącznie w konkurencjach szybkościowych. Także tak wyglądała rywalizacja w zjeździe. Bardzo ciekawa trasa, bardzo malownicza. Oczywiście nie była to ta sama trasa, na której przebiegały zawody panów wczoraj. Odrobinę łatwiejsza była trasa. Mimo wszystko i tak przez ekspertów uważana za bardzo, bardzo trudną, wymagającą takiego również połączenia, jak w przypadku panów, umiejętności szybkościowych z tą taką techniczną dokładnością w niektórych miejscach. Tam taki trawers mocny był także. Ale kto widział, ten wie. Kto nie widział, no to może gdzieś sobie powtórkę jeszcze zobaczyć. Tutaj niespodzianka. Nasza Karolina Chrapek uplasowała się na 28 miejscu po zjeździe. No i oczywiście dostała szansę, bo takie są zasady w superkombinacji. Dostała szansę, aby wystartować w przejeździe slalomu. I tutaj oczywiście też duże, jak dla mnie przynajmniej, zaskoczenie i chyba dla wszystkich, którzy śledzą poczynania naszych alpejek. No, Karolina Chrapek zajmuje 17 miejsce i jest to jej życiowe osiągnięcie, jeżeli chodzi o olimpiadę oraz w ogóle Puchar Świata. Ona tam rzadko startuje w Pucharze Świata, ale tutaj 17 miejsce na olimpiadzie. No brawo, brawo. Uczy się dziewczyna, jest młoda, 20-letnia, także jeszcze ma troszeczkę czasu, żeby tylko dostała jeszcze od prezesa Tainera troszeczkę więcej pieniędzy na treningi, no to na pewno być może, że coś z tego będzie z jej starań tutaj o jakieś wyższe lokaty. No ale przejdźmy do samego slalomu. Trasa również bardzo trudna w dzisiejszym slalomie. Trasa mocno opadająca, bardzo strome dwa odcinki oddzielone takim tylko delikatnym wypłaszczeniem. No ale tutaj też taka specyfikacja, jeżeli chodzi o slalom podczas superkombinacji, że te bramki rozstawione są o wiele rzadziej, o wiele luźniej i tutaj ten margines błędu jak gdyby jest o wiele większy. Lara Good nie kończy slalomu. No to było troszeczkę zaskoczenie. Ona wypadła z trasy, niestety nie ukończyła, a miała szansę nawet na podium. Maria Heffel-Risch, no pięknie przejechała ten slalom, udowodniła, że jest bardzo, bardzo elastyczną, bardzo wszechstronną zawodniczką i tym samym sposobem zdobyła drugie mistrzostwo olimpijskie z rzędu, co zdarzyło się tylko jednej osobie poprzednio w historii. Zacięta walka z Giulią Mancuso. Ona tak w tych międzyczasach to odrabiała, to traciła, to odrabiała, to traciła. Jednak na końcu straciła 53 setne bodajże
do Marii Hefrisch i uplasowała się na trzecim miejscu. Także i tutaj taka troszeczkę niespodzianka, przepraszam. Manuela Hosp na drugim miejscu, srebro olimpijskie, też fajny wyczyn, też taka troszeczkę niespodziewane to srebrne podium dla Hosp. No, szkoda tylko, że Tina Maze, ona odrabiała, ona była coraz wyżej w tej klasyfikacji, już ją plasowano z tą formą, że może tam o to podium powalczyć i faktycznie po zjeździe wydawało się, że ona być może wdrapie się gdzieś tam, może nawet na najwyższy stopień. No niestety nie udało się, no ale tak właśnie przebiegała ta konkurencja w super kombinacji. Fajne zawody, piękna pogoda, fajnie było to obserwować i mam nadzieję, że reszta tych wszystkich konkurencji alpejskich przebiegnie w równie wspaniałej atmosferze. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Karoliny Chrapek, 17 miejsce, powtórzę, to jest naprawdę, naprawdę dobry wyczyn, tym bardziej, że my tutaj nie mamy jakby, może tradycję mamy tutaj w konkurencjach alpejskich, natomiast ostatnimi czasy, jak gdyby nasi Alpejczycy są odrobinę zaniedbani. Także tak wyglądały dzisiejsze zawody. Następne to bodajże już za dwa dni i tutaj zjazd pań i na pewno będzie się czym emocjonować. Ja już Was serdecznie zapraszam na te zawody. Jeszcze może zrobię coś takiego, jakieś wprowadzenie do tych zawodów, opowiem o trasie, o zawodnikach, o tych, jakie są przewidywania, jeżeli chodzi o miejsca. No ale to zobaczymy. Na razie czekamy dwa dni, takie troszeczkę odpoczynku, troszeczkę przerwy, możemy sobie bobsleje pooglądać, możemy curling pooglądać dla relaksu. No i myślę, że będzie co robić. To olimpiada, także możemy oglądać ile tylko dusza zapragnie. Także żegnam się już z Wami i do zobaczenia za dwa dni. Cześć!